Królowe Życia to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych, jakie w ostatnim czasie pojawiły się w polskiej telewizji. Jej największą gwiazdą bez wątpienia stała się Dagmara Kazimierska. To właśnie jej roznegliżowane zdjęcia właśnie pojawiły się w sieci. Program Królowe Życia przypadł do gustu widzom, którzy na ekranach swoich telewizorów mogą poznać niesamowite postaci. Jedną z nich jest Dagmara Kazimierska, swoją barwną osobowością bawi Polaków do łez. Jej życie stało się obiektem zainteresowania setek tysięcy obserwatorów, nic dziwnego, że jej roznegliżowane zdjęcia szybko obiegły sieć. Dagmara z programu Królowe Życia wyjechała na wakacje już od kilku dni. W mediach społecznościowych Dagmary Kazimierskiej można zobaczyć, że celebrytka udała się na urlop. Kazimierska wypoczywa obecnie w Juracie. Jak wielokrotnie zaznaczała na Instagramie, jest to jedno z jej ulubionych miast, do których chętnie wraca. Tym razem pojawiła się w Juracie razem z synem Konanem i przyjaciółmi. No cóż, nam więcej trzeba. Kocham Juratę, napisała na Instagramie Królowa Życia. Zdjęcia roznegliżowanej Dagmary pojawiły się w sieci. To właśnie zdjęcia z urlopu w Juracie pojawiły się w mediach. Fotoreporterzy Faktu dotarli do miejsca, w którym wypoczywa gwiazda programu Królowe Życia i zrobili jej zdjęcia z ukrycia. Na portalu natychmiast zostały zamieszczone fotografie. Widzimy na nich roznegliżowaną Dagmarę Kazimierską, która z kieliszkiem w ręku, odpoczywa w otoczeniu przyjaciół. TVP właśnie przekazało porażającą wiadomość. Koronawirus w kancelarii prezydenta 3. Trzeba przyznać, że gwiazda programu Królowe Życia bardzo dobrze wie, jak wypoczywać. Na zdjęciach widać, że pogoda sprzyja przebywaniu na plaży. Dagmara Kazimierska leżąc na słonecznej plaży z drinkiem w ręku już przygotowuje się do nowego sezonu programu Królowe Życia. Poniżej można zobaczyć, jak fantastycznie się bawi na wakacjach w Juracie. Fot. Screen fakt źródło, fakt.